Jeszcze wyciągnąłem stopę. Dobrze się spało. Tylko wiecie, co jest najgorsze? Na zewnątrz jest zimno, a trzeba iść do kibla. Się musi iść. Ja wiesz. Zaraz się zbieramy. Abdesz idzie mi pokazać tutaj, jak jest targ. I później ruszamy w góry. Ale super się wyspałem, naprawdę. Uratowała mnie ta farelka. Bez tego, oj, byłoby cienko. O, dzisiaj piękny dzień. Abdysz. I go in toilet, I Yeah, go sure, eat. no problem. Yeah, this is that room. Yeah, okay, I know. Yeah. Hi, guys. How are you? Morning. O, znajomy z Izraela gdzieś jadą za chwilę. O, patrzcie, jak pięknie widać. Czekajcie, podejdę bliżej. O, tam toaletka, do której właśnie trzeba iść. O kurczę, nie widać w sumie całego szczytu. Chmura akurat tam wisi. Tu już powoli się ludzie rozkładają. Ze wszystkim, ale to wam pokażę później, bo jeszcze się rozkładają. Ale warto przyjechać do tego miasta właśnie dla tego widoku, który tu jest dookoła. Coś niesamowitego. Jedę na śniadanko, które właśnie zrobili tutaj dla mnie ci państwo, u których spałem. Dzisiejszy odcinek wspólnie z Royal Shop. Pamiętajcie, że macie tam zniżkę na hasło Wojownik 10%. Ciuchy najlepszych marek. Jestem zachwycony po prostu tym widokiem tutaj. Serio. Znaczy wieś nie robi wrażenia żadnego, no wieś jak każda inna. Ale to, co jest dookoła niej. Cudowne. Dobra, nie macie się co podniecać. Trzeba robić swoje. O, lepsze, sorry. I trzeba jechać. Ludzie jeszcze rozkładają wszystko. Ale w sumie nie mam czasu, żeby więcej czekać, bo tu i tak pewnie będą takie tylko normalne rzeczy. No. Zdrastujcie. I znowu doświadczam serdeczności tych ludzi tutaj. Zaczepił mnie taki pan, zaczął tam po rosyjsku do mnie gadać, ja mówię, że nie rozumiem, że ja Poliak jestem, że ja nie gawari w parusku. On mówi, dobra, to chodź ze mną, chodź ze mną. Poszedł do swojego stoiska, poczęstował mnie czereśniami. Nie wiem, czy to może skinki są? Chyba tak. No. Super ludzie. Dobra, mój what? To są żółte śliwki. Jeszcze lepiej. Dawno nie jadłem, bardzo dawno. Idę się teraz przejść do sklepu, bo muszę kupić jakieś rzeczy na wyjazd. Ponieważ do base campu to dotrzemy prawdopodobnie dopiero... Ha, właśnie, o której? Będziemy jechać o 9.30, 10.30. No kurde, na drugi obiad. Albo na kolację. Także... Trzeba się zaopatrzyć w coś. W ogóle nie wyobrażam sobie, jak ja będę jechał dzisiaj 5 godzin na koniu. Najwięcej co jechałem na koniu to było jakieś 5 minut. Albo 10. A tu 5 godzin to zrobi różnicę i to dużą. O, ten pan nie tylko mi dał parę owoców, ale dzieciaczkom też rozdaje. Dobre serce ma. Trochę się więcej rozłożyło, ale ja się zbieram już. Trzeba jechać w góry. Tutaj mięsko sprzedają, a tam została tylko głowa. Stoję tutaj właśnie koło tego marketu, bo czekam na Aliego, na mojego kierowcę. Coraz więcej ludzi się przychodzi tutaj. Jest tylko raz w tygodniu. Także pewnie cała wieś przychodzi kupować różne rzeczy. Tylko upaki to nie mają jedyne. Wszyscy tutaj chodzą w tych czapkach. Jedzie mój driver i zaczynamy naszą podróż. Mamy jakąś godzinkę drogi z takimi widokami. Dobrze, że mamy terenówkę, bo trasa jest naprawdę dobra. Musimy dojechać.
dalej i po prostu koniami będziemy jechać. Zapowiada się bardzo dobrze, że? To jest Ali. Będzie właśnie mi dzisiaj towarzyszył. Zawozimy tam, później będzie moim przewodnikiem, żeby się gdzieś nie zgubił na koniu. No i razem spędzimy, myślę, że 2 dni. To będzie naprawdę fajnie. Mówi w miarę po angielsku, także to jest dużo lepiej dla mnie. I to jest właśnie... Your brother Abdysia. To jest brat Abdysia, właśnie tego chłopaka, którego wam pokazywałem wczoraj, który się tutaj zajmuje tą całą pomocą w tej wsi, organizacją wszystkiego. No, jak ktoś z was w ogóle będzie się tu wybierał, będzie potrzebował jakiegoś kontaktu, piszcie mi, bardzo chętnie wam przekażę jego kontakt, bo jest naprawdę fajny gościu. Jak ci ludzie tu mieszkają. Nie ma nic dookoła, tylko góry i pola. Śpią w takich właśnie jurtach. I tylko co kawałek jakieś stado koni albo innego bydła. I dotarliśmy już tutaj. Razu dzieciaki się przyszły przywitać. Kurde, żałuję, że tylko że nie wziąłem czegoś słodkiego dla nich. Ach, nawet nie, no nie wiedziałem po prostu, że tu będą dzieci. To jest niesamowite, jak tu jest pięknie. Nie byłem chyba nigdy w tak pięknym, ale już świetnie. Nie byłem chyba nigdy w tak pięknym kraju wcześniej. Pod takim względem, takich widoków. Mieszkałem sobie w takim domku. Pośrodku niczego. O, sorry za wiatr. Jednak będę miał innego przewodnika. Ali wraca. To nasze koniki. I zaraz ruszamy. Jak to mówią tutaj, Kirgiz nigdy nie siadł z konia. I zaraz na 5-godzinną wyprawę ruszamy. Ciekawe, jak sobie poradzą. Idziemy teraz, koń w miarę sucho nawet, tam dalej są jurty, gdzie mieszkają tutaj właśnie nomadzi. Jak tam bliżej podejdziemy, się tam nie w sumie było iść trochę w inną stronę, ale poprosiłem mojego przewodnika, żeśmy tam poszli, bo chcę wam pokazać, jak to wygląda. Dzisiaj w takiej jurcie będę spał, ale wiecie, to taka zrobiona do spania dla turystów, a taka prawdziwa to pewnie się troszkę różni. Jak się tu zajmują? O, orzeł leci. Albo jastrząb, nie wiem w sumie co oni tu mają, także na polowania z tym, no, ale nie wiem co to, chyba orzeł. Zaraz sprawdzę, to wam powiem. Tak jak mówię, to był orzeł i tu polują właśnie z orłami i sokołami. Thank you.
lekarze, żyją nomadzi. Przed chwilą zapytałem, to oni się przemieszczają co 3-4 miesiące w inne miejsca, składają jurty i idą dalej. Pokażę wam, teraz pan powiedział, że mogę pokazać, jak wygląda w środku, jak żyją. Niesamowite to jest. Kto z was by poszedł na takie coś, żeby tak żyć? O, tak, rozłożone mają. Kurczę, coś mi się nie nakręciło. Byłem właśnie w środku, w jurcie. No po prostu są dywany rozłożone na ziemi i tyle. No i tak żyją właśnie ci nomadzi. Oni przez 3-4 miesiące zostają w jednym miejscu, w takich właśnie namiotach, ze swoimi stadami. Tutaj ma pan owce, barany, dodatkowo są też konie, są krowy. No i oni się tak przemieszczają po prostu co jakiś czas, tak jak mówiłem. No. Masakra, nie wiem. Pomyślcie, kto z was by dał radę tak żyć. Niesamowite to jest. Spadliwa, bye bye. Dobra, ruszamy dalej. Kirgistan teraz w moich oczach na czołówkę wszedł pod względem tego, jak jest ładny. Docieramy już do pierwszego obozu. To chyba nie w tym się będę zatrzymywał. To chyba zostawiam po prostu konie, znaczy dajemy chłopakom, żeby jechali dalej. Jeden ma 13 lat, drugi ma 8. Muszą rodzicami, dawam sobie radę. No bo zaczęło wiać, to nie dokończyłem. Idziemy właśnie do tego obozu. Tylko nie zostawić, a później do base camp, to jest kawałek dalej. Ale tam to już chyba z buta. Tak mi się wydaje, chyba że się jakiś plan zmienił. I pojedziemy na koniach. Powiem wam, że to jest tak niesamowita przygoda. Jedna z lepszych, jakie przeżyłem pod względem widoków. Bardzo, ale to bardzo wam polecam, jak będziecie się wybierać tutaj. Zróbcie tak jak ja, bo naprawdę było warto. Myślę, że tego nie zapomnę nigdy. Czy tu ktoś w ogóle jest oprócz nas. Mówię, że w tym drugim base campie nawet z Polakami się mogli dzisiaj spotkać, którzy tutaj wychodzili też do pierwszego punktu tam na Leni Peak. Dzisiaj mieli schodzić. Wiem, że pewnie w tym odcinku będzie dużo narzekania, że wiało, że on sobie kupił mikrofon i tak dalej. No ale wybaczcie, ale biało, no to ja nic nie poradzę. A jechałem na koniu i tak się postaram zrobić tak, żeby mało wiało. No ale jednak wieje, no jestem w górach. Wiecie co, jak ja na to wszystko patrzę, co ja dzisiaj przeżyłem, ja się zastanawiam, jak ja mam farta. To jest coś cudownego, takie coś przeżyć i zobaczyć. Naprawdę. Dotarliśmy tutaj, teraz mamy poczęstunek. Będziemy jeść. Pan przewodnik. Chłopaki siedzą jeszcze z nami godzinkę i później się zbierają. Przyszli nam jeść. Kawka, coś do zjedzenia i czekamy na obiad.
chłopaki biorą konie i wracają do siebie, a ja zostaję przy tym pięknym widoku. Pokażę wam naokoło, co mówię. Całkiem dobrze się ustawiłem w tych kirgijskich górach. Mam swój namiot. Ale tu wieje cały czas. Ale będziecie narzekać, ojeju. Tak wygląda moja jurta w środku. Tu mamy taki piecyk. Oby go odpalili wieczorem. Cztery łóżka. Jedziemy gdzieś dalej w trasę. Wrócimy tu później. Jeszcze wam pokażę, co fajnego sobie sprawiłem. Powerbanka na baterię słoneczną. Właśnie na takie miejsce jak ten, gdzie nie ma prądu. Przydaje się. Dobra, dotąd przyprowadził mnie mój przewodnik. Teraz ja muszę tym mostem przejść, tam się spiąć. O, rozwiązuję. I tam za tą górą jest Lenin Peak Base Camp. Idę tam zobaczyć, bo tam więcej ludzi. U mnie nie ma nikogo, jestem tylko ja. Już wraca. Właśnie zauważyłem, co mnie czeka jutro. Na jeden punkt widokowy ładny jest 4 godziny, a tam, gdzie chcę iść jutro, czyli na przełęcz podróżników, jest 6. A dziwne, bo pan mi mówił, że 3. I 2 godziny się wraca, bo to w sumie 5. No trudno. Po to tu przyjechałem. O, idzie jakiś podróżnik akurat. O, wędrówka w takich warunkach daje dobrze popalić. Teraz jestem na wysokości 3500 metrów. Jutro mam zamiar jeszcze iść na 400 albo 4200, jakoś tak. Ale powiem wam, że zaskakujące jest dla mnie to, że w ogóle mnie głowa nie boli. Nic a nic. A przypuszczałem, że będzie boleć. Ale jest dobrze. Ej, tak w ogóle mnie tak zjarało chyba na ten koniu, jak jechaliśmy. Cały czerwony jestem. Chyba, że to zmęczenia. Gdzieś tutaj, za tą górą, już podobno jest tam base camp. Tak w ogóle to jest wszędzie pełno świstaków. Wcześniej nie mogłem wam pokazać, bo psy z nami biegły. No i cały czas je przeganiały. Ale myślę, że może gdzieś mi się tu uda wam pokazać. Docieram do pierwszego base campu. I co się okazało? Że tu jest ich parę. Ciekawe, w którym są ci Polacy. Muszę chodzić od jednego, drugiego szukać. Bo jeszcze mi nie odpisali, no chyba, że jeszcze nie zeszli z gór. Ale pokażę wam, jak to tu wygląda przynajmniej. Idę kupić coś do picia, bo nawet sobie wody nie zabrałem. O, tu w takich namiotach śpią. Dobrze musi piździeć. To jest furmanka. Nie do zdarcia. Idę teraz do następnego base campu. I tutaj znowu nie ma Polaków. A tutaj jest ich chyba 7 czy 8. Od jednego do drugiego. Pytam, ale nigdzie nie ma. Nie ukrywam, że chciałabym się już chodzić i szukać. Serio. Jeszcze mam godzinę do domu. Przewodnik mówi, że pół godziny się idzie, ale nie wiem jakim tempem. Albo na koniu może. Bo z buta to się godzinkę szło. Jutro mnie czeka fajna przygoda. Tylko żeby się pogoda udała. Bo to najważniejsze. Jak będzie taka jak dzisiaj, to petarda. Mały sukces. Tutaj spotkałem jednego Polaka. Dwa razy próbował wejść. Niestety warunki pogodowe tam są podobno tak tragiczne. Doszedł do trzeciego obozu. No i mówi, że tak strasznie wiało, że po prostu nie dało się wejść. Podziwiam, strasznie, naprawdę podziwiam. Dobra, idę jeszcze do jednego spróbować. Jak znaleźć, jak ich nie znajdę, to wracam, bo już mi się nie chce.
Tutaj macie fajnie napisane. Do pierwszego kempu stąd idzie 6 godzin. Do drugiego 14, do trzeciego 19, na samą górę 28. 28 km na samą górę. Wiadomo, że to się dzieje parę dni. Jak ja się pytałem ludzi, to mi mówili, że 19 dni w sumie trwa wejście, bo nie wiem, czy w dwójce, czy w trójce trzeba przechodzić aklimatyzację parę dni. No, trochę zajmuje. Znaczy wejście i zejście. No. Na te piękne góry. Znaczy na tą piękną jedną, której dokładnie jeszcze tu nie widać. Cały czas liczyłem, że uda mi się zobaczyć, czy dalej te góry się już pokazały, ale niestety Lenin Peak dalej za chmurą. No cóż, ruszam w drogę. Nie udało się spotkać z Polakami, znaczy jednego poznałem, ale nie tego, do którego zmierzałem. Powiem wam dzisiaj, co typowy Piotr znowu odwalił. Tu mamy elegancką ścieżkę, co nie? Ja jej nie zauważyłem i schodziłem tamtędy. Dobrze, że nie spadłem. Wracam już do swojego obozowiska. No i tyle, muszę coś zjeść, bo jestem taki turbo głodny. Prawie nic dzisiaj nie jadłem. Ale czysta górska woda, aż chciałoby się napić. O, możecie zobaczyć, jak stawiałem nową jurtę właśnie. Jeszcze raz widać szczyt. No i tak kończę dzień, ubrany cały po korek, przykryty. O, lampa zaczęła świecić. Jest tak zimno okropnie. Pani rozpaliła nam piecyk. Ale przy 8 stopniach, które są teraz, a przy 6, które mają być w nocy, wiele to nie da. Ale i tak było warto. Jestem zachwycony po prostu tym miejscem. Każdy z was, kto będzie planował odwiedzić Kirgistan, polecam zrobić to, co ja zrobiłem. Znaczy jeszcze nie skończyłem, bo jutro idę jeszcze fajniejsze miejsce. Ale polecam właśnie wziąć konia, przejechać cały ten taki, wiecie, szlak tam 4 godzinki. Pójść tutaj, zatrzymać się tutaj w tych, przejść się do base campu i po prostu podziwiać te widoki. Tu wystarczy usiąść sobie na jakiejś górce i tylko podziwiać. Coś pięknego. Jak nigdy nie lubiłem gór, tak teraz się chyba zakochałem w górach. Normalnie dzisiaj poczułem coś innego. I było to zarąbiste. Także nie wiem, czy to nie jest ostatni vlog, bo jak zamarznę do rana, także może być różnie. Nie, no by nie, ale... Ale jest zimno, a muszę wstać o 7.30. Cały czas lampka miga, tam gaśnie, miga. Muszę stać o 7.30, zjeść śniadanie i wyruszyć na szlak, na przełęcz podróżników, bo od 14 ma zacząć padać deszcz. Także jeżeli rano tego nie załatwię, to będzie słabo. No i raczej już jutro wracam do Sary Mogul, no bo nie ma po co tu siedzieć, jak będzie padało. I ruszam dalej. Ale zanim tam jeszcze ruszę, to zobaczycie jednego vloga na pewno. Super udany dzień. Dobra, nic. Jak wam się podobało, zostawcie suba. Lecimy po 250 koła. Trzymajcie się, pozdrawiam, na razie.